kursy językowe, przedmaturalne i korepetycje. W Centrum Edukacyjnym Uniwersum oferujemy zajęcia indywidualnie i w grupach. Uczymy wszystkich przedmiotów maturalnych. Uniwersum. Wejdź na edunysa.pl. Prokuratura Rejonowa w Nysie wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko Bogdanowi Wyczałkowskiemu, byłemu burmistrzowi Paczkowa, obecnemu prezesowi największej gminnej spółki Agencji Rozwoju Nysy. Sprawa toczy się od ubiegłego roku, kiedy Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu po sprawdzeniu dokumentacji finansowej paczkowskiego magistratu stwierdziła poważne nieprawidłowości, do jakich doszło w poprzedniej kadencji samorządu. W październiku ubiegłego roku wynik kontroli trafił do nyskiej prokuratury z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa. W październiku ubiegłego roku wynik kontroli trafił do nyskiej prokuratury z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa. Co tak naprawdę wydarzyło się w Paczkowie i czego dotyczą zarzuty wobec Bogdana Wyczałkowskiego, obecnie prezesa nyskiej spółki? To wynikło w trakcie kontroli, co 4 lata jak kontrola jest przeprowadzana. I akurat jedna kwestia to była kwestia niepłacenia podatku przez jednego z właścicieli nieruchomości i jakby braku wymiaru podatku ze strony gminy, czyli gmina po prostu przez te kilka lat nie wystawiała wymiaru podatku temu przedsiębiorcy. I to się toczy w prokuraturze i oczywiście wnioskodawcą było RIO, natomiast drugi akt o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczył przekroczenia uprawnień przez niestety mojego poprzednika. Bogdan Wyczałkowski tłumaczy, że sytuacja w tym wypadku nie była tak jednoznaczna, bowiem dotyczy muzeum, a na dodatek prowadzonego przez fundację. Na dzień dzisiejszy stan jest taki, że takich podatników dzisiaj to jest około 200 w Paczkowie, nie jeden, którzy nie mieli jeszcze zrobionego postępowania podatkowego i płacą podatek w wymiarze niższym niż powinni, a to wynika z tego, że tych postępowań swego czasu było bardzo dużo i to była sytuacja w każdej gminie, że nie z wszystkimi postępowaniami po prostu gminy zdążyły. Obecny burmistrz z kolei twierdzi, że jego poprzednik w ogóle zaniechał naliczanie podatku. Nie były wystawiane deklaracje podatkowe, nie był sporządzony w ogóle wymiar podatku dla tych nieruchomości. No i w związku z tym podatek przez kilka lat, od 2010 roku, do gminy nie wpływał. Ze słów Wyczałkowskiego wynika, że obecny burmistrz Rolka naliczał wyższe podatki od nieruchomości, lecz właściciel muzeum zaskarżył decyzję do samorządowego kolegium odwoławczego i sprawę wygrał. Tym samym sprawa do dnia dzisiejszego nie jest rozwiązana. Ten pan do dzisiaj nie ma decyzji podatkowej, jest 2 lata burmistrzowania pana Rolki. Drugi z zarzutów dotyczy lokalu gminnego sprzedanego za 38 tysięcy, chociaż wycena sporządzona przez paczkowski magistrat opiewała na kwotę 125 tysięcy, czyli ponad 3-krotnie wyższą. Przyszedł do mnie najemca i powiedział, że jest w stanie, no nie miał pieniędzy, tak, i przyszedł, że jest w stanie kupić ten lokal i załatwia kredyt i ma taką wycenę zrobioną również przez biegłego rzeczoznawcę. Ja, proszę pana, tą wycenę przyjąłem, bo dla mnie ona była jak najbardziej realna, ponieważ opiewała na jakieś 500 zł za metr kwadratowy, a chciałbym przybliżyć, że cały rynek, wszystkie lokale użytkowe zostały w Paczkowie sprzedane po 500 zł za metr kwadratowy, czyli lokale pełnowartościowe. I w związku z tym postanowiłem, że temu panu sprzedam za tą cenę, którą oszacował biegły, tak? Sprawa dotyczy lokalu w niezagospodarowanej kotłowni w gminnym budynku położonym poza centrum. Jak twierdzi Wyczałkowski, pomieszczenie w kotłowni nie mogło kosztować więcej. Tym bardziej, że nie ma pomysłu na jego zagospodarowanie i obecny właściciel gotów jest się pozbyć tej nieruchomości. Ja jeszcze z tym człowiekiem, który kupił ten lokal, rozmawiałem chyba ze 3 dni temu po artykule w Nowinach Nyskich. I on z miłą chęcią ten lokal odsprzeda po takiej cenie, jaką kupił. Bogdan Wyczałkowski twierdzi także, że gmina nie poniosła strat, a całe postępowanie karne jest wynikiem personalnych rozgrywek pomiędzy nim a obecnym burmistrzem Paczkowa.
Przypomnijmy, że Bogdan Wyczałkowski jest obecnie prezesem największej gminnej spółki w Nysie, jak też radnym sejmiku wojewódzkiego w Opolu z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie śmiej się, to wspaniała gra planszowa dla całej rodziny. Wyciągnij kartę, wylosuj hasło. Waleczny rycerz. I pokaż je tak, aby rozśmieszyć przeciwników. Gdy ktoś straci kamienną twarz, wygrywasz rundę. Losuj kolejnych graczy i staraj się nie śmiać. Setki zakręconych haseł i bezpłatna aplikacja mobilna. Szczęściarzom z pomocą przyjdzie nos klauna. Wygrywa najpoważniejszy z graczy. Nie śmiej się. Sprawdź, czy dasz radę utrzymać powagę. Poleca Aleksander.